claims to show an animal that went extinct 4,000 years ago still alive and in the wild. Dzieje Ziemi sięgają ponad 5 miliardów lat i w tym czasie niezliczone gatunki pojawiały się i znikały. Jednak często napotykamy zaskakujący zwrot w opowieści o ewolucji. Dzięki metodycznym badaniom i niezwykłym odkryciom naukowcy odkryli dowody, że niektóre z tych prehistorycznych zwierząt nadal żyją. Od stworzeń ponownie odkrytych w głębinach oceanów po ukryte lasy, przygotujcie się, by poznać zwierzęta, które uważano za wymarłe, a które nadal żyją. Napisz komentarz mamut i zostaw łapkę w górę, a przypnę ci serduszko. Tajemnicze zdjęcie. Oglądacie zdjęcie, które zaskoczyło zarówno naukowców, jak i opinię publiczną. Uchwycone przez anonimowego odkrywcę, ziarniście przedstawia tajemnicze, duże, czarne stworzenie przemierzające głębiny skalistego kanionu. Ta enigmatyczna postać wywołała intensywną debatę i spekulacje, z niektórymi twierdzącymi, że jest to pozostałość rzekomo wymarłego gatunku, który zniknął na początku XX wieku z powodu intensywnych polowań i utraty siedlisk. Obserwacje czarnych wielkich kotów były relegowane do folkloru i szeptów wśród lokalnych mieszkańców. Jednak to zdjęcie ożywiło debatę na temat ich istnienia. Czy to może być ocalały przedstawiciel nieuchwytnego czarnego lamparta, od dawna uważanego za wymarłego w niektórych regionach? Czy może jest to zupełnie nieznany gatunek kryjący się w cieniach, unikając wykrycia przez ludzi przez dziesięciolecia? Badacze dokładnie analizowali zdjęcie, zauważając charakterystyczną muskularną budowę ciała i skradanie się przypominające wielkie koty. Jednak bez jednoznacznych dowodów zagadka pozostaje nierozwiązana. Więc widzowie, co myślicie? Czy to dowód na przetrwanie czarnego lamparta? Czy może mamy do czynienia z zupełnie nowym gatunkiem? Albo może jest to jeden z uważanych za wymarłe zwierząt, które wciąż żyją dzisiaj? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Słoń jawański. Historycznie słoń jawański był uważany za wymarły pod koniec XVIII wieku z powodu niszczenia siedlisk i ludzkiej ekspansji na wyspie Jawa w Indonezji. Jednak w ostatnich latach pojawił się zaskakujący zwrot, zmieniający nasze rozumienie tych wspaniałych stworzeń. Analiza DNA wykazała, że słonie na Borneo były genetycznie odmienne od innych azjatyckich słoni, blisko przypominając słonie jawańskie z przeszłości. To odkrycie sugerowało, że słonie jawańskie nie wyginęły, ale jakoś migrowały lub zostały przetransportowane na Borneo wieki temu. Słonie Borneo, podobnie jak słonie jawańskie, mają kilka charakterystycznych cech. Są zazwyczaj mniejsze niż ich kontynentalni azjatyccy kuzyni, z krótszymi, prostszymi ciosami i bardziej zwartą budową ciała. Samce mogą dorastać tylko do mniej niż 2,5 metra, podczas gdy kontynentalne słonie azjatyckie dorastają do 3 metrów. Te cechy są adaptacjami do ich gęstych leśnych siedlisk, umożliwiając im łatwe poruszanie się przez gęstą roślinność. Dowody genetyczne łączące słonie Borneo z jawańskimi słoniami dostarczyły kluczowego wglądu w ich długo skrywane przetrwanie. To radosna wiadomość, że słoń jawański, nawet jeśli tylko w śladach, nadal jest z nami. Jednak pojawiają się doniesienia, że słonie Borneo również stoją w obliczu wyginięcia. Władze pilnie pracują nad ich ochroną, aby nie zniknęły jak niegdyś ich jawańscy krewni. Dzięki tym wysiłkom mamy nadzieję zapewnić przyszłość, w której zarówno słonie jawańskie, jak i Borneo będą nadal ozdabiać naszą planetę. Dzięcioł wielkodzioby. Mierzący około 50 cm długości i z rozpiętością skrzydeł niemal 75 cm, dzięcioł wielkodzioby jest jednym z największych dzięciołów na świecie. Często nazywany Bożym Ptakiem, z powodu swojego uderzającego wyglądu i nieuchwytnej natury, długo uważano go za wymarłego. Jego uderzające upierzenie składa się z błyszczących czarnych piór, z wyraźnymi białymi znakami na szyi i białym paskiem biegnącym wzdłuż pleców. Samce mają jasnoczerwony grzebień, podczas gdy samice mają elegancki czarny grzebień.
Jego potężny dziób jest koloru białej kości słoniowej, co nadaje ptakowi nazwę i służy do wykuwania kory drzew w poszukiwaniu owadów i larw. Ten majestatyczny ptak, rodzimy dla lasów łęgowych południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych i części Kuby, był ostatnio szeroko obserwowany w połowie XX wieku. Niszczenie siedlisk i polowania były głównymi czynnikami prowadzącymi do jego domniemanego wymarcia. Jednak w 2004 roku doszło do ekscytującego rozwoju sytuacji, gdy zespół ornitologów i obserwatorów ptaków zgłosił obserwację dzięcioła wielkodziobego na bagnach Arkansas. Ich odkrycie zostało wzmocnione krótkim, ziarnistym nagraniem wideo i nagraniami dźwiękowymi charakterystycznych odgłosów ptaka. To odkrycie wzbudziło nadzieję i ogromne zainteresowanie wśród społeczności ptasich i naukowych, prowadząc do intensywnych poszukiwań i działań ochronnych. Od tego czasu było wiele doniesień i nagrań obserwacji tego ptaka przez kilka osób, ale brak jest namacalnych dowodów naukowych. Pomimo licznych ekspedycji i zaawansowanych technologii używanych w poszukiwaniach, nie ma jednoznacznych dowodów na istnienie stabilnej populacji. Pomimo presji, by uznać dzięcioła wielkodziobego za wymarłego, biologowie i obserwatorzy ptaków pozostają przekonani, że nadal istnieje. Publiczne komentarze od ornitologów, amatorskich obserwatorów ptaków i społeczności, które postrzegają ptaka jako symbol kulturowy, wzmacniają nadzieję, że ten majestatyczny ptak wciąż jest tam, gdzieś na wolności. Mamuty włochate. Z ich kośćmi i ciosami jako jedynymi dowodami na istnienie. Mamuty włochate, ikoniczny symbol epoki lodowcowej. Długo uważano za wymarłe około 4 do 10 tysięcy lat temu. Znalezione szczątki w zamarzniętych tundrach Syberii, Ameryki Północnej i Europy sugerowały, że mamuty zniknęły z powodu zmian klimatycznych i presji ze strony ludzi na końcu ostatniej epoki lodowcowej. Jednak niedawne odkrycia i postępy naukowe przyniosły nowe informacje o tych majestatycznych stworzeniach i wywołały dyskusje na temat ich możliwego wskrzeszenia. W 2013 roku naukowcy odkryli dobrze zachowane szczątki mamuta włochatego w Syberii z zachowaną tkanką mięśniową i płynną krwią. To odkrycie było przełomowe, ponieważ dostarczyło niespotykanej wcześniej możliwości badania DNA i fizjologii mamuta. Te odkrycia wskazały, że mamuty włochate były niezwykle dobrze przystosowane do swoich zimnych środowisk, z długim, kudłatym futrem, grubą warstwą tłuszczu i dużymi, zakrzywionymi ciosami, które pomagały im zdobywać pożywienie przez śnieg i lód. Dodając do tej intrygi, w 2012 roku niektórzy mieszkańcy Syberii twierdzili, że widzieli stworzenie przypominające mamuta włochatego wędrujące po regionie. Jednak nie mogli się zbliżyć wystarczająco blisko, aby potwierdzić swoje podejrzenia z powodu obaw o własne bezpieczeństwo i strach przed spłoszeniem stworzenia. Choć niektórzy sugerują, że mogło to być dzikie słonie, wielu naukowców uważa, że opisy nie pasują do żadnego znanego gatunku słonia. Mamuty włochate miały charakterystyczny garb tłuszczu za głową, który służył jako rezerwa energii podczas surowych zim. Ich uszy były mniejsze niż u dzisiejszych słoni, co zmniejszało utratę ciepła w mroźnym klimacie, który zamieszkiwały. Dodatkowo, ich zęby były unikalnie przystosowane do rozdrabniania twardej, zamrożonej roślinności. Te cechy anatomiczne są widoczne w licznych zmumifikowanych okazach i skamieniałościach, które zostały dokładnie zbadane przez paleontologów. Chociaż mamuty włochate pozostają oficjalnie wymarłe, nadzieja na ponowne ujrzenie tych wspaniałych stworzeń na Ziemi przynosi ekscytującą perspektywę. Naukowcy badają możliwość klonowania tych starożytnych gigantów lub tworzenia hybryd słoni z cechami mamutów. Wielka jaszczurka z La Palma. Wielka jaszczurka z La Palma, znana również jako Galotia awaritae, która kiedyś była uważana za straconą dla historii, dokonała zaskakującego powrotu na wyspie La Palma. Przez stulecia ten gad był znany jedynie z subfosyliów, a jego upadek uważano za rozpoczęty około 2000 lat temu, kiedy ludzie po raz pierwszy dotarli na wyspę. Gatunek ten był uważany za wymarły przez ostatnie 500 lat, ale niedawne obserwacje i fotografie tych wielkich jaszczurek w północnej części La Palmy podważyły to przekonanie. Odkrycie nastąpiło, gdy mała populacja została znaleziona w odległym skalistym rejonie wyspy La Palma. Te jaszczurki wykazywały charakterystyczne cechy, które pasują do dowodów subfosylnych, takie jak ich duży rozmiar i unikalne wzory łusek.
Dorosłe wielkie jaszczurki z La Palma mogą dorastać do 46 cm długości, co czyni je znacznie większymi niż większość innych gatunków jaszczurek na Wyspach Kanaryjskich. Ich solidne ciała, silne kończyny i oznakowania pomogły naukowcom bez wątpliwości potwierdzić ich tożsamość. Dramatyczny spadek populacji wielkiej jaszczurki z La Palma prawdopodobnie wynika z kilku czynników, w tym drapieżnictwa przez wprowadzone koty, konsumpcji przez ludzi i przekształcania naturalnych siedlisk na tereny rolnicze. Aby potwierdzić przetrwanie tego niezwykłego gatunku, naukowcy podkreślają potrzebę pilnych i kompleksowych badań terenowych. Odkrycie Galotia awaritae jest kluczowe z kilku powodów. Daje unikalną możliwość badania zwierzęcia uważanego za relikt przeszłości i dostarcza wglądów w różnorodność biologiczną Wysp Kanaryjskich. To odkrycie podkreśla również znaczenie działań ochronnych i ochrony siedlisk, ponieważ wiele gatunków uważanych za wymarłe może nadal przetrwać w niezbadanych lub odległych obszarach. Takahe, duży, nielotny ptak rodzimy dla Nowej Zelandii, długo uważany był za wymarłego. Znany ze swojego żywego upierzenia i imponującego rozmiaru, ostatnio widziany był pod koniec XIX wieku, co skłoniło naukowców do wniosku, że padł ofiarą niszczenia siedlisk i wprowadzenia drapieżników. Jednak w niezwykłym zwrocie wydarzeń ptak został ponownie odkryty w 1948 roku przez doktora Jeffreya Orbella w odległych górach Murchison na południowej wyspie Nowej Zelandii. Odkrycie takahe było niczym cud. Faktycznie ptak ten został nazwany ptakiem, który powrócił z martwych. Doktor Orbel, oddany ornitolog, od dawna podejrzewał, że ptak może wciąż istnieć w niezbadanej dziczy. Jego wytrwałość opłaciła się, gdy on i jego zespół natknęli się na małą populację takahy podczas ekspedycji, ukazując odporność natury. Charakterystyka ciała takahy jest wyraźna i fascynuje naukowców oraz miłośników ptaków. Jest to duży ptak, mierzący około 63 cm wysokości i ważący do 3,6 kg. Jego upierzenie to uderzające połączenie głębokiego niebieskiego i zielonego z solidnym czerwonym dziobem i masywnymi nogami. Te ptaki mają duże, silne stopy, przystosowane do życia na lądzie, a ich skrzydła, choć małe i niezdolne do lotu, są używane do utrzymania równowagi i pokazów podczas rytuałów godowych. Anatomia takahe i zapisy kopalne sugerują, że istnieje on od milionów lat, przystosowując się do unikalnych ekosystemów Nowej Zelandii. Silne nogi i duże stopy są dowodem na życie spędzane na wędrowaniu po trudnym terenie w poszukiwaniu pożywienia. Ptak głównie żywi się trawami task, używając swojego silnego dzioba do odrywania pożywnych części rośliny. Od tamtej pory było wiele doniesień o obserwacjach tego ptaka, a w 2023 roku konserwatorzy zgłosili stabilny wzrost populacji z większą ilością ptaków wypuszczanych do sanktuariów wolnych od drapieżników w całej Nowej Zelandii, co zapewnia ich przetrwanie i podkreśla sukces trwających wysiłków na rzecz ochrony. Wełnista latająca wiewiórka. Wełnista latająca wiewiórka, stworzenie z legend i tajemnic, przez długi czas uważana była za wymarłą, aż do jej niespodziewanego ponownego odkrycia w roku 1994. Amerykański zoolog odnalazł ten gatunek w odległej dolinie regionu Kaszmir, na skrajnym północy Pakistanu. Badacze natychmiast wyruszyli na poszukiwania w trudny teren i ku swojemu zdumieniu odkryli małą populację wełnistych latających wiewiórek. Wełnista latająca wiewiórka posiada kilka unikalnych cech, które odróżniają ją od innych gatunków wiewiórek. Jej gęste, wełniste futro zapewnia izolację przed zimnym górskim powietrzem, a jej duży, puszysty ogon działa jako ster podczas lotów ślizgowych. W przeciwieństwie do innych latających wiewiórek, wełnista latająca wiewiórka ma charakterystyczne oznaczenia na twarzy, w tym ciemną maskę wokół oczu i białawy pysk. Jedną z najbardziej niezwykłych cech wełnistej latającej wiewiórki jest jej zdolność do eleganckiego lotu ślizgowego przez leśne korony drzew. Dzięki patagium, cienkiej błonie skórnej rozciągającej się od nadgarstków do kostek, wiewiórka może szybować na imponujące odległości, z łatwością poruszając się między drzewami. Ponowne odkrycie wełnistej latającej wiewiórki spotkało się z ekscytacją i zaciekawieniem społeczności naukowej.
Badając i chroniąc takie gatunki jak wełnista latająca wiewiórka, możemy zapewnić, że te unikalne stworzenia będą ozdabiać naszą planetę przez wiele pokoleń. Rekin frędzlowy to fascynujące stworzenie, które doskonale uosabia termin żywa skamieniałość. Przez wiele lat naukowcy myśleli, że ten prehistoryczny rekin wymarł miliony lat temu. Jednak niezwykłe odkrycie tego stworzenia w 2004 roku u wybrzeży Japonii zszokowało społeczność naukową. Jego fizjonomia natychmiast sygnalizowała jego starożytne pochodzenie. Rekin frędzlowy ma długie, wężowate ciało, mierzące do 2 metrów długości. Jego nazwa pochodzi od 6 par szczelin skrzelowych na gardle, które mają charakterystyczny, frędzlowaty wygląd. Te cechy wraz z licznymi igiełkowatymi zębami i osobliwym układem płetw są uderzająco podobne do tych u jego starożytnych skamieniałości. Unikalne cechy ciała rekina frędzlowego dostarczają istotnych wskazówek na temat jego starożytnych początków. Jego prymitywne cechy, takie jak rozmieszczenie szczelin skrzelowych i struktura szczęki, przypominają wczesne gatunki rekinów, które pływały w oceanach ponad 80 milionów lat temu, w okresie późnej kredy. Oczy rekina frędzlowego mogą świecić w ciemności, emitując zielono-niebieską poświatę. Ta bioluminescencja pomaga mu nawigować i polować w głębinach ciemnych oceanów. Od tamtego czasu widziano lub schwytano tylko kilka rekinów frędzlowych, ponieważ są one bardzo rzadko spotykane na wolności. Naukowcy nadal badają rekina frędzlowego poprzez eksplorację głębin i zaawansowaną technologię, taką jak batyskafy i kamery podwodne. Dzięki temu dążą do odkrycia więcej na temat jego zachowań, diety i rozrodu, rzucając światło na tajemnice tego starożytnego gatunku. Szelmeniec kubański znajduje się wśród 10 najbardziej ewolucyjnie odrębnych ssaków na Ziemi. Jako ostatni przedstawiciele różnorodnej grupy starożytnych insektowców, które żyły obok dinozaurów 76 milionów lat temu, te nocne ssaki dostarczają cennych informacji na temat starożytnej filogenezy i fizjologii ssaków. Zwierzęta te posiadają charakterystyczne cechy fizyczne, które odróżniają je od innych ssaków. Mają długi, elastyczny ryjek, jadowitą ślinę dostarczaną przez rowkowane dolne siekacze i ciało przypominające ryjówkę z niezgrabnym, szurającym chodem. Ich jadowite ugryzienie jest unikalne wśród ssaków, pozwalając im na obezwładnianie różnorodnej ofiary, w tym żab, małych gadów, a nawet niektórych gryzoni. Oprócz owadożernej diety, te nocne stworzenia spędzają dni ukrywając się w skalnych klifach, wydrążonych drzewach lub norach, które same wykopują. Ich skryty charakter i odległe siedliska przyczyniły się do przekonania o ich wymarciu przez wieki. Szelmeniec kubański był uważany za wymarły, a ostatnie udokumentowane obserwacje pochodziły z XIX wieku. Jego zanikanie przypisuje się zniszczeniu siedlisk, wycince lasów, wydobyciu i drapieżnictwu przez wprowadzone gatunki, takie jak zdziczałe koty i psy. Do lat 70. XX wieku szelmeniec kubański był uznawany za całkowicie wymarły. Jednak niezwykłe ponowne odkrycie w roku 2003 udowodniło, że ten unikalny gatunek przetrwał w odległych południowo-wschodnich rejonach Kuby. Pomimo ponownego odkrycia, szelmeniec kubański pozostaje zagrożony, a jego trendy populacyjne są nieznane, brak również dokładnych szacunków populacji. Chociaż ich jadowita natura może budzić strach lub skłaniać do polowania na nie, ważne jest zrozumienie ich ekologicznego znaczenia i wprowadzenie ostrożnych działań ochronnych, aby szelmeniec kubański nie wyginął ponownie. Timeria to jedno z najbardziej niezwykłych odkryć w historii biologii morskiej. Przez dziesięciolecia naukowcy uważali, że ta starożytna ryba wyginęła około 66 milionów lat temu, znana jedynie z zapisów kopalnych datowanych na okres dewoński, około 400 milionów lat temu. Wszystko to zmieniło się w 1938 roku, kiedy żywa Latimeria została złapana u wybrzeży Republiki Południowej Afryki, wywracając naukowy świat do góry nogami. Niesamowite odkrycie miało miejsce, gdy Marjorie Courtney Latimer, kuratorka muzeum, zauważyła nietypową rybę wśród połowu lokalnego rybaka. Ryba została wysłana do ichtiologa J.L. Baesmida, który potwierdził, że była to Latimeria, gatunek od dawna uważany za wymarły.
Latimerie są łatwo rozpoznawalne dzięki swoim unikalnym cechom ciała, które silnie przypominają te z ich starożytnych, skamieniałych przodków. Posiadają płetwy piersiowe i brzuszne, które są mięsiste i przypominają kończyny, co łączy je blisko z wczesnymi tetrapodami i dostarcza wskazówek na temat przejścia od zwierząt wodnych do lądowych. Latimerie mają trójpłatową płetwę ogonową i narząd rostralny w swoich pyskach, używany do elektrolokacji, co pomaga im nawigować i polować w ciemnych głębinach oceanu. Te ryby mogą osiągać długość do 2 metrów i ważyć nawet 19 kg. Ich łuski są grube i kosmoidalne, podobne do tych znalezionych w skamieniałych okazach. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech ich starożytnej linii jest ich unikalny pusty kręgosłup, cecha znana jako notochorda, która służy jako elastyczna struktura podporowa. Żyjące na głębokościach od 150 do 700 metrów, latimerie przez tak długi czas unikały wykrycia z powodu swojego głębinowego siedliska. Teraz wiemy, dlaczego zajęło ludziom tak długo, aby je odnaleźć. Historia ponownego odkrycia gryzonia skalnego z Laosu rozgrywała się w gęstych dżunglach Laosu, kiedy zespół badaczy natknął się na nietypowy okaz gryzonia, przypominającego mieszankę szczura i świnki morskiej. Gryzoń skalny z Laosu, znany również jako Laonastes aenigmamus, to gatunek gryzonia, który przez długi czas uważano za wymarły, aż do jego zaskakującego ponownego odkrycia w 1996 roku. To stworzenie rodzime dla Laosu nie było widziane od ponad 11 milionów lat, co skłoniło naukowców do przekonania, że zniknęło z historii. Dalsza analiza wykazała, że to tajemnicze stworzenie było rzeczywiście dawno zaginionym gryzoniem skalnym z Laosu, uważanym za wymarłego podczas epoki miocenu. W artykule z 2005 roku autorstwa Pauliny Jenkins i współautorów zwierzę to uznano za tak różniące się od wszystkich żyjących gryzoni, że umieszczono je w nowej rodzinie Laonastidae. Gryzoń ten posiada kilka unikalnych cech ciała, które odróżniają go od innych gatunków gryzoni. Jego krępa budowa jest pokryta szorstką sierścią, której kolor waha się od brązowego do szarego, co zapewnia kamuflaż w skalistych siedliskach. Jedną z jego najbardziej uderzających cech są niezwykle ukształtowane zęby, które są wysoce wyspecjalizowane do gryzienia twardej roślinności i przekopywania się przez skaliste szczeliny. Dodatkowo ten gryzoń ma długi, krzaczasty ogon, który pomaga mu utrzymać równowagę podczas poruszania się po skalistym terenie. Jego duże, zaokrąglone uszy zapewniają doskonały słuch, pozwalając mu wykrywać potencjalnych drapieżników lub ofiary w jego środowisku. Badania genetyczne wykazały również, że gryzoń skalny z Laosu jest bliżej spokrewniony z innymi grupami ssaków, takimi jak słonie i hieny, niż z typowymi gryzoniami, mimo swojego podobnego wyglądu. Żółw z wyspy Fernandina, Galapagos. Żółw z wyspy Fernandina, Galapagos. Unikalny gatunek rodzimy dla wysp Galapagos, przez ponad stulecie uważany był za wymarły. Po raz pierwszy odkryty w roku 1906 ten żółw miał zniknąć z powodu działalności wulkanicznej i wprowadzenia obcych gatunków, które zniszczyły jego siedlisko i źródła pożywienia. Przez dziesięciolecia nie znaleziono żadnych dowodów na jego istnienie, co skłoniło naukowców do wniosku, że wyginął. Jednak w roku 2019 dokonano niezwykłego odkrycia. Żywy żółw z wyspy Fernandina został znaleziony na wyspie Fernandina. Próbki krwi zostały wysłane na Uniwersytet Yale, gdzie genetycy pod kierownictwem doktora Jazeli Kakona przeprowadzili analizę. Wyniki potwierdziły, że żółw rzeczywiście jest żółwiem olbrzymim z Fernandiny, a jego DNA najlepiej pasuje do tego znalezionego w roku 1906. Ta samica żółwia, nazwana Fernanda, została zidentyfikowana dzięki swoim charakterystycznym cechom fizycznym, które pasują do przypuszczalnie wymarłego gatunku. Fernanda ma dużą kopulastą skorupę z charakterystycznym kształtem siodła typowym dla jej gatunku. Jej solidne kończyny i gruba, łuskowata skóra dodatkowo potwierdzają jej przynależność gatunkową. To odkrycie wywołało natychmiastową i szeroko zakrojoną akcję w poszukiwaniu samca dla Fernandy, aby ożywić niemal wymarły gatunek.
Śpiewający pies z Nowej Gwinei, słowo śpiewający w nazwie tego psa, nie jest tylko przenośnią. Te rasy psów są znane ze swojej unikalnej wokalizacji. Naukowo nazywany śpiewającym psem z Nowej Gwinei, ten zwierzęcy dźwięk przypomina wycie wilka zmieszane z pieśnią wieloryba i przez długi czas uważano, że zniknął z dzikiej przyrody od lat 15 wieku XVI. Ten pies, rodzimy dla odległych gór Nowej Gwinei, miał zniknąć z powodu utraty siedlisk i krzyżowania się z psami domowymi przyniesionymi przez ludzi. Przez wieki jedyne znane śpiewające psy z Nowej Gwinei były w niewoli, co rodziło wątpliwości co do ich dalszego istnienia na wolności. Narracja zmieniła się dramatycznie w roku 2016, kiedy zespół badaczy odkrył małą populację dzikich psów w odległych górach Nowej Gwinei. To niezwykłe ponowne odkrycie zostało potwierdzone przez analizę DNA, która wykazała zgodność tych dzikich psów z trzymanymi w niewoli śpiewającymi psami z Nowej Gwinei. Śpiewający pies z Nowej Gwinei posiada charakterystyczne cechy fizyczne, które początkowo skłoniły naukowców do przypuszczenia, że wyginął na wolności. Należą do nich niewielka postura, stojące uszy i unikalna podwójna sierść, która jest grubsza w chłodnym klimacie górskim. Ich najbardziej charakterystyczną cechą jest jednak ich melodyjne wycie, które różni się od jakiejkolwiek innej wokalizacji psowatych. Obecnie uważany jest za najrzadszy gatunek psa na Ziemi, a nieliczne czyste rasy, które ostatnio zostały schwytane, są chronione w celu hodowli i badań. Naukowcy obiecali kontynuować poszukiwania czystych ras śpiewających psów z Nowej Gwinei oraz krzyżować zachowane osobniki z innymi rasami psów. Chociaż te badania są znaczące dla większego zrozumienia dawniej zagubionego dzikiego gatunku, wyniki mogą również przyczynić się do lepszego zrozumienia udomowienia psów. Czarny lampart. Przez lata wierzyliśmy, że czarny lampart jest wymarły. Jednak niezwykłe odkrycie dokonane przez fotografa przyrody Willa Barda Lucasa w roku 2019 ponownie wzbudziło zainteresowanie tym tajemniczym wielkim kotem. Czarny lampart, znany także jako czarna pantera w terminologii zoologicznej, był owiany mitami i folklorem, aż do momentu, gdy Lucas uchwycił oszałamiające zdjęcia melanistycznego lamparta przemykającego przez mrok kenijskiej dziczy. To bezprecedensowe spotkanie dostarczyło niepodważalnych dowodów na istnienie czarnego lamparta. Jego charakterystyczny wygląd odróżnia go od bardziej powszechnie występujących centkowanych kuzynów. Smukłe czarne futro, spowodowane mutacją genetyczną znaną jako melanizm, doskonale kamufluje go w gęstych lasach i cienistym podszyciu, gdzie zamieszkuje. Pomimo ciemnego futra, charakterystyczne rozety lamparta są wciąż widoczne przy dokładnym zbadaniu, stanowiąc pozostałość po jego ewolucyjnej linii. Naukowcy wierzą, że istnienie czarnego lamparta sięga tysięcy lat, a starożytne malowidła skalne i artefakty przedstawiające jego podobiznę znaleziono w różnych kulturach na całym świecie. W ostatnich latach zwiększona liczba obserwacji czarnych lampartów wywołała ekscytację wśród naukowców i entuzjastów przyrody. Postępy w technologii pułapek fotograficznych i działania ochronne doprowadziły do częstszych spotkań z tymi stworzeniami. Naukowcy z zapałem badają ich zachowanie, genetykę i role ekologiczne, aby odkryć tajemnice tych majestatycznych drapieżników –